Gimtaszynka! Ciel! Hej, cześć! Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Skorpio, a to jest już kolejny odcinek z Grand Theft Auto 4. Właśnie teraz jest rozmowa z Dimitrim. Faustin, it was not my choice. I will find you, Nico. I have burnt you and your cousin out of Home Beach. I will smoke you out of any other hiding place you have in this city. See you soon, Nico. A idź, kurde. Co za śmieć przeklęty. Dobra, idziemy na kolejną misję. Nie zwracajmy zbytnio dużej uwagi na tego drania. Teraz sobie pojedziemy do Brusiego. Tylko problem w tym, że ja nie mam żadnego pojazdu. Musiałem sobie trochę przyciszyć. Już nie wiem, czy raz mam za głośno, raz za cicho. Muszę sobie wyczesnąć jakiegoś pojazda. Byle jakiego. Ale po to, żeby go wytrzasnąć. Chwileczkę. Ten pojazd sobie mogę wziąć. Dobra, dzięki. Ups, przepraszam. O, przeżył. Little Jacob. Ta. Ja pierwszy. Dobra. Jedziemy do Brusiego. Do Brusiego. Tylko jak ja mam tam zajechać. Ha, no i tu ja mam problem. Bo jedyne co mogę zrobić, to mogę tylko mostem tamtym przejechać. Ale tutaj raczej nie jest bezpiecznie za bardzo, więc tu sobie odradzamy taką przejażdżkę. To się może dla mnie skończyć źle, bowiem nawet tragicznie. No co ty, Niko, robisz? Żeś wpieprzył tam koło i co? Kto jeszcze? No kurde, Michel. Hey, Nico. Mallory tells me you are working with Elizabeth at Forest now. Do you two know each other? Elizabeth seems to have a lot of friends. That's because she's a dealer, Nico. Junkies like the people who supply them with drugs. You aren't getting close to that world, are you? I'm trying to avoid it, Michelle. Maybe I do a few errands for Elizabeth. Nothing serious, though. I am no dealer. If you need help with anything, Nico, just speak to me. If you want to get something off your chest, I'm a good listener, you know? I know, Michelle. I really appreciate your concern, but I can look after myself. Dobra. Wszyscy do mnie dzwonią, wszyscy do mnie paplają o tej całej Elżbiecie. Niech spieprza. Aha, dobra. Źle, żem pojechał. Ja chcę do Brusiego pojechać. Tylko nie wiem teraz jak. Muszę znaleźć jakiś sposób. Albo jakiś most. No kurde, jakoś muszę zajechać do tego Brusiego. O kurde. Ta rura go musiała poważnie przetrzasnąć. Dobra, Brusi, no chcę w końcu do niego pojechać. Czy to tak trudno? Chyba tak. Sorry. No teraz Roman, wszyscy do mnie wydzwaniają. Spieprzej, kurde, będziesz mi truł głowę amerykańskimi programami. Nie będę z tobą TV oglądał, się opieprzał. Chyba se jaja robisz. Nie ma mowy. Ja tu mam harować. Dobra. Zaraz będziemy musieli znowu zapłacić za przejazd. Tak jak zawsze.
Dobra. Jesteśmy na miejscu. Teraz płacimy opłatę za przejazd. Pięknie. I jedziemy stąd. Dobra. Za chwilę będziemy u Brucego. Porobimy jeszcze kilka misji u niego. I potem do Elizabeth. Jak zdążę dojechać. Już trochę żem się najeździł. Powiem tak szczerze mówiąc. I sorki, że nie było wczoraj recenzji, ale po prostu wiecie, ja nie wiem, czy ja będę potrafił robić recenzję. Ja bym bardzo zrobił, ale na to musiałbym sporo czasu poświęcić, żeby przygotować się tak dokładnie. Musiałbym wszystkie podawać szczegóły, a to trochę by mi to czasu zeszło. A po drugie, wypadłbym na tym kiepsko, dlatego nie wiem, czy będę robił recenzję. Ale niebawem kiedyś może zrobię jakąkolwiek recenzję. Póki co odstawiam sobie to na kiedy indziej. Dobra, jedziemy sobie do Brucego. I dzisiaj postaram się zrobić materiał z Ghost Recon Online. Czyli nie wiem, jakby taka zapowiedź grania z innymi ludźmi, coś takiego. Postaram się, żeby to coś takiego było na moim kanale. Z innych gier free to play też się postaram, żeby coś takiego zrobić. Nie tylko z Ghost Recona, bo jest wiele gier. O kurde, i znowu powtórka z historii. Jak mną zwirowało. Zrobiłem 360. Wow. No, i od razu już się lepiej czuję. Dobra, jesteśmy u Brucego. Orientuj się. A ten brzuszki robi. Jeden przy laptopie, drugi brzuszki, super. Chyba żarty sobie stroisz. No i sam się prosił o to. No znowu ten koleś, którego już zdjąłem. Aha. Jaki frajer? Jaki frajer walnął się ścianą w głowę? Jaki kretyn, nie. Idź kurczę do psychiatryka, lecz się. No i uplamił całą ścianę. Ja tego nie będę malował. Co za kretyn. Dobra, słuchamy Romana. You got to be kidding me. I knew we should have made him a giver, not a taker, Brucey. Oh, shut up! Now listen, Nicky. I need you. No, fine. Okay. I'm Roman. Cousin. You're a dick. Nicky! Nie, taka cenka mnie rozwaliła. Dobra, jedziemy stąd teraz. Nie. No porażka totalna z mojego kuzyna i współpracownika. Właściwie współpracodawcę. Bo on mi daje pracę, a ja jestem jego współpracownikiem. Ale nie, no dwa kretyny normalnie. Jedziemy sobie, nie wiem gdzie, powiem wam szczerze. Bo jest tylko żółta linia. I mi nic nie mówi, gdzie mam jechać, więc jedziemy sobie w niewiadomą stronę, niewiadomy kierunek, cel misji, więc jedziemy na oślep. A może pewnie do tej kafejki internetowej, nie wiem, tak coś przeczuwam przynajmniej. Pieprzy mnie to, że Dimitri mi grozi, niech sobie grozi. A jak będzie groził, to oberwie tym razem. No, do kafejki internetowej, wiedziałem. Dobra, jesteśmy. All right, man. I'm at the internet cafe. What now? The website is Love Meat. Love Meat. Go to it, bro. The guy you want to date with is using
Aha, użyj komputera, by love.me.net i znaleźć French Toma. Love.me.net. Web. No web! O, teraz. Love.me.net. Chyba coś źle pisałem. Zaraz. Service Love Meet. Aha! Za chwileczkę. Błąd mały popełniłem. Love Meet. O, jest. Love Meet. I kogo ja mam szukać? French Toma. Jeszcze raz. French Tom. Dobra. Ogarniam. Więcej. Więcej. Gdzie ja to miałem? Love Meet. No kurde, zgubiłem tą stronę. No gdzie jest ta strona przeklęta? Kurde. O ja wale. Moja poczta. Teraz co to ma? Roman. Kurde, dobra. Pieprzy mnie te e-maile. Ja chcę Love Meet. No i gdzie to jest? No nie ma. Zajebiście. Jeszcze raz. Szukam Love Meet'a. Love Meet. Love Meet. Nie, jakie to jest popieprzone. Szukamy dalej. O, jest! French Tom. Dobra, i szukamy. To jest raczej mail. French. What the fuck? Co ja tu robię? Dobra. French Tom. Yes! French Tom. Więcej. A wzajemnie spotkanie zjedź na samą dół strony. Umów się. Ja mam się z nim umawiać. A to dobre. Nie, nie. No powalające normalnie. Dobra, spieprzamy. Daj French Tomowi czas na sprawdzenie poczty. O! Wszystko? Jedna misja z głowy. Trochę czasu minęło, powiem wam szczerze. Ale wali mnie to. I co dalej? Coś nic nie wyczuwam. Poza tym, że muszę dać czas temu Frenchowi. Kurde, jak ty jedziesz, pajacu ty. Jeździć nie umiesz. Dobra, walić to. Jedziemy do Elizabeth. Może coś ktoś do mnie zadzwoni. Kurde, czemu tak się musi ścinać? Tego normalnie nie rozumiem. No coś nie dzwoni do mnie, powiem wam. No wiecie co? Wali mnie. Wali mnie ten kurczę chłop. Nie chciałem do niego dzwonić, nie chciałem z nim kontaktów żadnych. Ale skoro kurczę się prosił o to, no to dobra. No będzie miał te swoje kontakty. Jest.
Aj, ten mój grad to normalnie nie przeżyje tego za długo. Jedź pan, jedź dłużej. Tutaj chyba raczej nie jest naszym celem jechać. Kurde, jeszcze żem glinie podpadł. O cholera. Dobra, uciekniemy im spokojniutko. No mamy tą kafejkę internetową. A może tam trzeba znowu do niej pojechać? Wiecie, możliwe. Nie! Ej, czemu nie jedziesz? No jakie gówno! Samochód się spieprzył. Dobra! Jedziemy. Pieprzy mnie to. Możecie sobie we mnie strzelać. Kurde. Się znaleźli. Dobra, ja im i tak uciekam. Dobra. Teraz im ucieknę. Tu sobie wyjadę. Tak dla bezpieczeństwa. Oni mnie nie znajdą, spokojnie. Jest, uciekłem. I pewnie znowu trzeba teraz do kafejki internetowej. Się założę. Ja myślałem, że ja to rozwalę. A tak to kurczę, cała maska przednia poszła. Dobra. Ja sobie stąd wyjadę. Okej. Szpowa nagrania jest zmarnowana. Cholera. Dobra, daruj sobie kobieto. Dobra. O, poczta przyszła. Pewnie ten dureń odebrał. Czekajcie, trzeba to zobaczyć. Dobra. Wszystkie odbiorę. Dobra. Da, lepiej już wszystkie odebrać, mieć to z głowy. Odpiszemy na wszystko. No to dobra. To możemy usunąć. Wow. Ho, 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 matka odpisała. Milika Belik. Dobra. To możemy usunąć. Dobra, wszystkie. Odbierz NRG900 z Outlook. Wow. No to już mamy misję. Ekstra. Nie będzie nam się przynajmniej nudziło. Odebraliśmy e-maile. Odbierzemy sobie tego pojazda, czymkolwiek jest ten NRG900. Już niedaleko, miło. NRG900, zobaczymy co to za pojazd. Aha, muszę go wziąć. A żeby go wziąć, to muszę gościa staranować. Nie, to jest kobieta. O, to dobra. Dobra, spieprzaj. Mój cross. To nie jest cross, przepraszam. Do kryjówki Bruce'ego. O, no to jedziemy. Super. Takim motocyklem się chciało jeździć, nie? No to, zaraz. Żebyśmy nie zboczyli z drogi. Kurde, nie, no epicko. Takim crossem, aha, im bardziej uszkodzony pojazd, tym mniejsza kwota pieniędzy otrzymana. Kurde, to trzeba uważać z tym crossem, bo tutaj żartów nie ma. Aha.
Dobra, jedziemy. Nie ma tutaj zabawy w sprayowanie. Wow. Dobra. Dojedziemy tam spokojnie. Już niedaleko. Kurde, to jest ogier. Tego się nie da okiełznać. Mocny pojazd. No i dobra, do garażu z nim. I hajs jakiś pewnie dostaniemy, założę się. Wow. Dość dużo. That's one way of putting it, Brucey. Tell me if you want something else. Dobra. Teraz potrzebuję pojazdu. Nie mam czym jeździć. A transport by mi się przydał. Niezmiernie. Dobra, nie pozostaje nam nic innego, jak tylko jechać do tej Elizabeth i zrobić misję. Kurde. Dawać mi jakiś transport. Jakikolwiek transport, ale byleby był. No jaki kretyn! Chcesz, żebyś mnie zabił? Uważaj trochę, jak jeździsz. Wow! O kurde, jakie ściny i to jeszcze jakie. A. No super. Stój, 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 stój. O, ty mi się przydasz. Dzięki. Dawaj samochód. Dobrze, dzięki. Dzięki. Naprawdę dzięki. Dobra, jademy stąd. Ja muszę do tej całej Elizabeth jechać. Skąd te lagi? Kurde, no powiedzcie. Ohoho. No, mamy tu most, przez którego nie przejedziemy, póki, nie wiem, coś nie zrobię normalnego. Dobra. Zaraz tam będziemy jechać. Spokojnie, już jesteśmy na górze. Teraz tylko tutaj jeszcze. Jedziemy do tej całej Elizabeth. No i dobra. I już wszystko się pięknie zgadza. Dobra, wiem, że mi się zaraz komórka rozładuje, kurde. Dobra. Zajedziemy jeszcze zrobić misję. A już chyba kompletnie, nie wiem, coś nie tak zrobiłem. O cholera! Ty tam, pan, uważaj. Sobie tu będę podjeżdżał. Jakie jaja, nie da się tu wjechać. To nie fajnie. Tak uważam. Ale... co za... frajerstwo. A tam mamy most, a ja kurde się bawię. Nie wiem, czy jeszcze zdążę nawet na misję, ale pieprzy mnie to. Zrobię jedną misję jeszcze u Elizabeth. Wow! Dobra, widać, że z tego nie wyjdę cało. Dobra, ucieczka. Wypadek samochodowy. Stopnia nie wiem którego, ale wypadek samochodowy. Dobra, dawaj. Jaki frajer. Frajer, chcesz, żebym ci łeb odstrzelił? Dziwne, że ten pojazd jeszcze nie wybuchnął. Naprawdę dziwne. Dobra. O tak. No to teraz już spokojnie możemy tam zajechać. Tir sobie jedzie, miło. Ale my mamy zaraz tam jechać do tej całej Elizabeth. Więc spokojnie pojedziemy tam. O tak! Jest! Skok kaskaderski. A, jeszcze 49 skoków. Miło.
Dobra, mamy most. W końcu jedziemy do tej grubej Elizabeth. Wykonamy misję i zakończymy odcinek. Kurde, czemu tak laguje? U licha. A! Raz dostanę szału. Dobra, przestań mi lagować, przestań mi lagować. Bo jak za szybko jedziesz, to FPS-y spadają. Okej. No tak jak mówiłem, za szybko jadę, to... No co jest? Kolejny wypadek samochodowy. Nie, nie. Nie. Cholera. No chyba sobie teraz jaja robicie. Kompletne jaja. Stać! Stać! Dawać pojazda. Kurde, już drugi wypadek samochodowy w tym odcinku. To są jakieś kurcze jaja. Dobra, spieprzam stamtąd. O cholera. No to jestem w tarapatach. Dobra, pitulcie się. O tak, powiem wam szczerze. Kurde. O, już mnie gliny nie gonią. Jak miło. Teraz nie zapłaciłem za przejazd, bo miałem powód. Kurde. No coś czuję, że nie zajadę do tej Elizabeth. Cały. Nie, 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 nie chcę kolejnego wypadku. 360 zrobiona. I to był, powinien być też jakiś, nie wiem, wyczyn kaskaderski. Dobra, jedziemy do Elizabeth, wykonamy jeszcze jedną misję u niej. I kończymy odcinek. Będzie trwał ponad pół godziny, ale przynajmniej będzie. O, dobra, już. Dobra, sorki, że się z tobą zderzyłem. Nie chciałem, naprawdę nie chciałem. Dobra. Starci na proch. Aha. Nie powiem, co tu się dzieje. Ale impra. To od żony. O kurde. Super. Playboy. Aha. Kurde, nie podoba mi się już to. Patologia totalna, powiem wam szczerze, to co się tutaj teraz działo, zapomnijmy o tym. Cassidy Street. Dobra, zabierz Playboya. Kurde, kim jest do cholery ten Playboy? Nie ogarniam go. Dobra, jedziemy pan. Wsiadaj i nie marudź mi. Wykonamy jedną misję i zakończymy odcinek. Okej. A to ten sam pojazd, co mi się dymi. Ekstra. Nie, znowu stąd trzeba wyjeżdżać. Kurde, nie no, szaleję zaraz. No nie. Dobra, FPS-y mi spadają, dlatego zwalniam trochę. Okej, jedziemy, jedziemy, jedziemy. Dobra. Jesteśmy. Masz tu opłatę, pan. Sprawdzam, ile jeszcze czasu. Cholera, będzie ponad pół godziny. A to dobrze. Chyba. Dobra. Jedziemy stąd.
Zwalniamy. Wow. Okej. Jesteśmy prawie na miejscu. Aha. Aha. Dobra. Spoko. Rozumiem. Rasiści. Motocykliści. Łohoho. Ostro. O! Tunele sobie przejedziemy. Jak kiedyś. Kurde, czemu tak laguje w czasie jazdy? Ja tego nie ogarniam. Kompletnie. Dobra. Okej. I jesteśmy na miejscu. Dobra. Na trzecim piętrze? Ty chyba sobie jaja robisz. Znowu. Dobra, podążamy za nim. O! To jakaś broń. Co to jest? O! Snajpera. Miło. Dobra, podążamy za nim. Okej, już. Jesteśmy chyba na tym trzecim piętrze. Dobra, jedziemy z koksem, panowie. Aha. Dobra. O tak, pięknie. Padło. Sucze. Jedno. Aż się niepokoję. O tak, poszło. Dawać ammo. Pięknie. Pięknie. Wykończony. Wow! O kurde. Co to za broń? O! Super cacko. Kurde, ja zaraz zginę. Ja coś czuję, że zaraz zginę, jeżeli nie ogarnę. Ach! Złapałem cię. No gin, palantówko. Dobra. Tu będzie jeszcze jeden. Tak jest. Dobra. Uwaga, uwaga. Spokojnie. Dobrze, po noga. Spokojnie. Pięknie. Playboy, nie, ta jego nazwa mnie rozwala. O kurde, tamto już taka jatka się będzie działa, ostra. O, medykamenty. Dobra, kontrol, kucnę sobie. Oh yeah. Headshot. Dobrze, pięknie, headshot. Dawać tu ammo. A to co? Coś znalazłem.
Pięknie. O, mamy jeszcze kamizelkę. Kurde, teraz to się akcja działa, powiem wam szczerze. I jeszcze się dzieje. Bo jeszcze się nie skończyła. O, cholera. No to mamy problem, panie. Aha, trzeba teraz na dół. Dobra. Trzeba teraz wszystkich zabijać bez wyjątku. Dobra, na dół, panie, na dół. Dobra, będzie to dłuższy. Ale dostał. Wow, coś spadło. O, cross, cross. Dobra, jedziemy stąd. O, mamy kask, jak miło. Teraz trzeba policję zgubić. Jak najprędzej. Zgubimy policję i zakończymy odcinek. Tak. Tak zrobimy. Aha, fajnie. Nie, chcę jakoś zgubić. O, oddaliłeś się zbyt daleko, wróć po niego. Dobra, wracamy po Playboya. Po Playboya, kurde, nie, nazwa rozpierdala, że tak już powiem brzydko. Ale nie, serio, ta nazwa mnie rozwala. Kurde, jaki dziwny ten cross jest, powiem wam szczerze. Dobra, jesteśmy już na miejscu. Po Playboya. Playboy. No gdzie ten Playboy? Gdzie ten Playboy zasrany? Nie rób sobie ze mnie jaj. Ej, nie, ten Playboy chyba chce mnie zdenerwować. Playboyu, kurczę. Już zbyt dużo czasu zmarnowałem. A, kask zrzuciłem. Czekaj, no. Już tam, już ja tam wbiję do niego. Ej, nie, to są chyba jakieś żarty. No Playboy, kurde, ty mój, nie powiem kto, za mną. Ja pieprz. Przez ciebie musiałem trochę czasu zmarnować. Dobra. Czekam na niego. No, kurde, jaki nieogarnięty chłop. Widać, że najarany. To ten jaki kretyn, chodź tu za mną! Boże! Rzeczywiście, trochę naćpany. To nawet bardzo. Dobra. Sorki, że tak taki długi będzie ten odcinek, ale nic na to nie poradzę. Ja nie mam kasku. Ja zgubiłem. Dobra, jedziemy. Kurde, kladzy. Nie no, ostro, 30 parę minut już nagrywam. Prawie 40. Nie, to będzie naprawdę długi odcinek. O jest, przepraszam. Jeszcze jakiś wypadek chcę spowodować ekstra.
Nie, no mogłem tą misję robić w następnym odcinku, ale wiecie, wtedy by nie było ciekawie. Jedziemy, jedziemy. Bez opieprzania się zbytniego. Dobra, wali mnie to, że coś będzie lagowało. O, teraz dobrze chodzi gra. W miarę. Kurde. Dobrze, jedziemy, dobrze. Wow! Dobra, spadło strasznie. Straszne spadki FPS-ów. Dobrze, jedziemy, jedziemy. Pojedziemy sobie na skróty. Czemu by nie? Dobra. Pieprzy mnie to, że jadę sobie skrótami. Najważniejsze, że będzie szybciej. Co tam pieprzyłeś? Jezus, 40 minut. Nie, to jest przerażające. Dobra, ale przynajmniej dojadę tam, żywy. Okej. Długo jeszcze. Trzeba będzie zajechać. Okej, myślę, że już za chwilę będziemy na miejscu. Kurde, popieprzona misja, powiem tyle. Dobra, dobra, panie, panie, nie przesadzaj. Chcę, żebyś dojechał w bezpieczne miejsce z nim. Ale strasznie daleko. O, już, niedaleko. Zaraz będziemy. Ekstra. Jego to tak w kosmos rozrzuciło. O, w mordę jeża. O, Playboy to pewnie miał niezłe przygody, kiedy sobie leciał tak wysoko. No ja jeszcze wpadłem pod auto. Rewelacja. A ten dostał zawału. Nie no, zajebiście. Ci taki trochę chory odcinek. O Boże, o Boże. Nie, nie, już starczy wypadków. Starczy, za dużo. Dobra, zakończmy już ten odcinek. Boże, za długi, stanowczo za długi. Cholera jasna. Dobra, dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego długiego, epickiego odcinka. Nie zapomnijcie ocenić, skomentować. Ja się z wami żegnam. Z tej strony był Skorpio i trzymajcie się, na razie.